Całowałam się z nim od początku. Ale dzisiaj nie powiedziałaś mi prawdy. Bo mówiłaś, że on ci się podoba. Po co o tym gadasz? Miało być po sprawie. Co z tego, że nie byłam szczera? Działasz mi na nerwy. Coraz bardziej. Miałaś być szczera. Po co w tym grzebie? Niech się cieszy naszym szczęściem. Ja i sam całujemy się od początku, więc nie rżnij, głupa. Nie mów tak do mnie, nie rżnij, głupa. Chloe odbiło. Świetnie się bawi, a Chloe jest przerażona. Nie podoba mi się, co jest grane. Opadamy. Byłoby łatwiej, taniej i przyjemniej, gdyby zabrał mnie do knajpy. Jesteśmy, wiem jak bardzo lubisz kurczaki. Fast food? Bez jaj, kurczakowy fast food? Mówisz poważnie? Lubisz kurczaki. To nie żart. Poczekaj, mam w zanadrzu kilka niespodzianek. Nie lubisz? Nie na randce. Liczyłam na coś innego. Jestem zaskoczona. Specjalnie włożyłam drogą, obcisłą kieckę. Ta sukienka w podrzędnej knajpie? Marnotrawstwo. Pogadajmy szczerze. Twój mały penis wygląda jak grzyb. Już wolę wsadzać sobie palec. Co ją tak wkurzyło? Cała sytuacja jest śmieszna. Wkopałeś się. Śmieje się ze mnie. Sam nie powinien się śmiać, gdy Chloe jest wściekła. Miałaś iść spać. Nie denerwuj się. Dlaczego on się śmieje? Zaraz wpadnę w szał. Chloe oszalała. Co ją tak wkurzyło? Jeśli etap 10 to miłość, na jakim jesteśmy etapie? Powiedzmy to jednocześnie. 8. To przeznaczenie. Jutro bierzemy ślub. Nie wierzę. Lecę na ciebie, jesteś śliczna. Bardzo cię lubię. A ja cię kocham. Nie wierzę, że to powiedziałam. Dlaczego nic nie mówi? Co za wstyd. To było urocze. Chloe wyznała mi miłość. Wszystko idzie w dobrym kierunku. W odpowiednim momencie powiem jej, że ją kocham.